Siemaneczko widzowie, witam was wszystkich serdecznie w nowym materiale z F1 2022. I dzisiaj będziemy sobie jechać na VR-ze. Powracamy do tych gugli wirtualnych, żebyście mieli widok z perspektywy kierowcy. I dzisiaj sobie pojadę Charlesem Leclerciem po torze w Australii z botami na 110% poziomu trudności. Zobacz, czy jestem w stanie nadążyć za nimi z tej perspektywy VR, no bo nie ukrywam, że z tej perspektywy troszeczkę ciężej się jeździ, jeśli chodzi o robienie takich bardzo dobrych czasów jak normalnie, jak się patrzy na monitor. No ale zobaczymy, chcę tutaj wam pokazać tą imersję, także lecimy z tematem. Dobra widzowie, jesteśmy na torze Albert Park, będziemy startować z ostatniego miejsca. Więc raczej tutaj nie będziemy walczyć o zwycięstwo, no bo po pierwsze to jest poziom trudności 110, po drugie jeżdżę na VR-ze, a rzadko jeździłem na VR-ze w tej grze, więc będę troszeczkę na pewno tracił względem tego, co normalnie jestem w stanie zrobić, jak gram, patrząc się w ekran. No ale zobaczymy, tutaj będziemy jechać tylko i wyłącznie dla frajdy i zobaczymy, czy jesteśmy w stanie się wbić w punkty. Też już no dużo jeździłem po tym torze w tej nowej grze, no bo nowa nitka, też jechałem wyścig ligowy, mam ustawienia swoje i ogólnie wiem, jak jeździć po tym torze, dlatego te doświadczenie może mi tutaj pomóc, żeby walczyć o punkty. No jeździmy teraz, będziemy jechać w bolidzie Ferrari, który jest najszybszy tutaj ze wszystkich bolidów w tej grze. Nie przedłużamy i lecimy. I ogólnie, jak możecie zauważyć, nie widać tutaj tabelki z kierowcami, więc będę się posługiwał tylko i wyłącznie tym, co widzę na torze oraz informacjami, które będę dostawał od Marka. Także jeśli na przykład nie będę widział, kto jedzie przede mną, albo szczególnie nie będę widział, kto jedzie za mną, bo ciężej się patrzy w lusterka oczywiście, no to wtedy będę się pytał Marka o różnice czasowe, kto jest za mną, ile tam no dokładnie czasu traci do mnie dany kierowca. Także jestem tutaj, mam mniejsze pole widzenia, tak, jeśli chodzi o strategię, o to, co się dzieje na torze, ale i tak mam na kierownicy oraz na MFD wszystkie potrzebne informacje, żeby przejechać ten wyścig. Także mamy tutaj po prostu większą imersję na tym VR-ze, czujemy się bardziej jak kierowcy Formuły 1 i o to chodzi. Teraz kluczowe będzie, żeby dogrzać te opony tylne, szczególnie właśnie te tylne opony, no bo mamy tylny napęd w bolidach Formuły 1, więc trakcja na starcie jest bardzo ważna. Teraz będziemy się ustawiać na polach startowych, także jak możecie zauważyć, możemy sobie popatrzeć na trybuny, jak dojeżdżamy na swoje pola startowe, ale tu już skupiamy się na dogrzewaniu tylnych opon, żeby one osiągnęły przynajmniej te 88 stopni Celsjusza. Trochę jeszcze podjedziemy. O, no nie udało się idealnie zaparkować. No ciężej ocenić pozycję. Dobra, teraz patrzymy na światła, których prawie nie widzę. No i właśnie. Dobra, musiałem zrestartować, bo nie widziałem świateł, że teraz już chyba widzę je. Dobra, dało się zobaczyć, ale niestety ten stary był o wiele gorszy. No nic, zobaczmy teraz na dojeździe do T1, bo tutaj trzeba uważać, wszyscy wolno jadą, że uda się zyskać pozycję na rzecz dwójki kierowców. I tak jest, udało się objechać ich po zewnętrznej. Teraz na dojeździe do T3, kolejne pozycje zyskane. Nie wiem, czy kogoś mam bok w bok, tego zostawiam miejsce po wewnętrznej. Ale już jesteś, oj, tutaj bardzo mało przyczepności. Ale to chyba przez to, że jechałem właśnie cały czas wciśnięty z McLarenem. No i niestety stracimy pozycję na rzecz McLarena. Dziwię, czemu nie mam przedniej przyczepności, a to był kontakt po prostu, ale na szczęście McLaren jest mega wolny na prostej i uda się odzyskać pozycję. I jesteśmy na P15, czyli udało się zyskać 5 pozycji na starcie. Patrzę w lusterka, by tutaj przypadkiem ten McLaren nie kontratakował.
ale nie widzę go w lusterkach. No i teraz już jest ok z przyczepnością. I będziemy kończyć pierwsze okrążenie. Sainz prowadzi, a my zobaczymy, na którą pozycję uda nam się wskoczyć pod koniec wyścigu. Na razie jest P15. Trzeba się przyzwyczaić teraz do gripa, do tych gogli wirtualnych przede wszystkim, bo rzadko jeździłem na nich w tej grze. Żółta flaga przed nami, ale safety cara żadnego nie będzie w tym wyścigu, bo wyłączyłem. I zyskaliśmy kolejną pozycję, bo ktoś tam stał poza torem. Jesteśmy na P14 i próbujemy się doczłapać do kolejnej stawki kierowców. Mogę teraz poudawać, że doznaję porpoisingu, tego podskakiwania słynnego. Trochę takiego realizmu wprowadzę. No i już tutaj doganiamy inną grupkę kierowców. No my będziemy długo jechać na tych oponach. Nie wiem, kto jest na jakich oponach w sumie. Ale my jesteśmy na medach, więc będziemy mieć długi stint. Z tego co widzę, McLaren przede mną jest na softach. Który to jest McLaren przede mną? Czy to Ricciardo, czy Norris? Ricciardo. Wtedy Norrisa wyprzedzaliśmy. Dobra, DRS został aktywowany. No i trzeba będzie tutaj zaraz przymierzyć się do jakiegoś manewru, bo nie chcemy utknąć za nimi. Dobra, mam pierwszego warninga. Tutaj trzeba uważać właśnie w Australii z tymi ostrzeżeniami, bo bardzo łatwo je zdobyć. Trzeba się pilnować z tymi wyjazdami. Doganiamy tutaj McLarena pod koniec prostej. Jesteśmy dosyć szybcy. Silnik Ferrari nam pomaga. To jest trzecie okrążenie, P14. Wszystkie właśnie te informacje też mam na kierownicy, jak możecie zauważyć. No boty są tutaj szybkie w tym trzecim sektorze pod koniec tych dwóch ostatnich zakrętach, więc tu będzie ciężko cokolwiek zrobić. Ok, Carlos prowadzi wyścig i on jest 8 sekund przed nami. Nie jest tak źle. Ciężko się w takim pociągu DRS wyprzedza, ciężko się zbliżyć do kogokolwiek, więc teraz odpalę trochę tej baterii. Wiem, że jestem szybki na prostej, a McLaren dosyć wolny, więc trzeba będzie teraz zaatakować. No i palimy baterię, wejdziemy tutaj po wewnętrznej, ale McLaren mnie nie widzi. Jezus Maria, ależ agresja z tymi botami. No i drugi warning, trochę niepotrzebny. Wiozło mnie szeroko, no ale nic, teraz trzeba być pewny, że nie będziemy mieć trzeciego warninga, bo to już będzie kara. No ale udało się wyprzedzić Daniela. Po trawie, ale udało się. Niestety nie mamy DRS-u. Tutaj. A przydałby się. Postaram się, Mark. Jesteśmy na P13, więc 3 pozycje za punktami. Tutaj tył próbuje uciekać w tym szybkim zakręcie. No niestety teraz kierowcy Alfa Tauri nie dogonimy.
tutaj na tej prostej. Oszczędzimy sobie baterie i na następnym okrążeniu będziemy się przymierzać do manewru wyprzedzania. Jesteśmy za daleko. Ojeny! Prawie bym wydzwonił w bandę. Na szczęście udało się wyratować. Dobra, Alfa Tauri tam z przodu atakuje Alfa Romeo. Nie wiem, jaki to jest kierowca, który z kim walczy. Musiałbym się spytać Marka. Nie jestem w stanie stwierdzić, bo nie widzę kasku. No i mamy DRS, no ale... Trzeba będzie teraz wyprzedzić na następnym okrążeniu. Także teraz odpalamy ERS, to jest właśnie dobre miejsce, żeby wyprzedzić boty. Próbujemy teraz dogonić Alpę. Dobra, on już jest za mną, patrzę w lusterku. Tarka niestabilnie na niej. Dobra, Gasly chyba nic nie będzie robił. Chyba, że to Tsunoda. Kto jest w ogóle za mną? P12, Mark. Dobra, Carlos w picie. Alfa zjeżdża. Za mną Alfa Tauri chyba została na torze. To kto to był? Gasly, dobrze strzeliłem. Dobra, teraz mamy czyste powietrze przed sobą, P6. Wykorzystajmy to. Jest o wiele łatwiej popełnić błąd, jak się gra na wiarze. Ciężej jest ocenić moment, w którym tracisz kontrolę nad... nad bolidem. Dobra. Nadal ci się poprawiamy względem poprzedniego okrążenia, albo nie, to jest względem tego najszybszego mojego. Boty zjeżdżają. Na szczęście nie mamy DRS-u. 50 poprawy na tym lapie. Nie wiem dokładnie, ile tu jest okrążeń wyścigu, o matko. Prawie bym wydzwonił znowu. Prowadzimy wyścig. Ja mocno straciłem w pierwszym sektorze. Dobra. Kierowca za mną. Verstappen. 5 sekund tylko. Ojeny. Nie wiem, jeszcze chyba dwa okrążenia przejdziemy? Albo jedno. Zaraz Mark powie. Będziemy zjeżdżać. No to nie było dobre okrążenie. Trochę późno na pit, Mark. Ja bym już pitował, bo to już 9 okrążenie, a chyba okrążenie jest 15 tutaj w Australii. Dobra.
trochę lepiej się jedzie. Dajemy trochę airsu, a jak tam? Max, kierowca za tobą. 4-4, czyli sekundę odrobił. Okej, 27 robi. Tutaj straciłem w tym zakręcie. Dobra, następnym pituję. Będziemy mieć sprint do mety. Kończymy okrążenie 9. Zrobiliśmy 1:21.600. Verstappen chyba teraz najszybsze okrążenie. Tego zakrętu się boję. Przejechać na pełnym gazie, bo boję się, że mi tył ucieknie. Dobra, Verstappen, kierowca za mną. Mark nie dostał informacji. Ale my będziemy zjeżdżać. Tak, zjeżdżamy teraz. Będziemy cisnąć do mety już na softach. To okrążenie już o wiele lepsze. No i zjeżdżamy. Zobaczymy, gdzie wyjedziemy. Aż ciasny wjazd tutaj jest. Dobra. Idealnie. Udało się trafić. Patrzmy, mechanicy zmieniają opony. I leciamy. Lecimy. Okrążenie 10. Zobaczmy, na której pozycji wyjedziemy. Na razie nie widzę informacji co do pozycji. To 7? Co my zyskaliśmy? Teraz zimne opony. Jechał z nami Haas. P8. Teraz za mną jest Alfa Tauri. Trzeba się bronić. O matko, zimne opony, trzeba uważać. Czy nic więcej niż chyba 7 nie zrobimy. Zaraz zobaczymy, ile tracimy do P6. Jak wyprzedzimy Haasa, wpierw muszę dogrzać opony. To jest no dosyć wymagające. 79 stopni z przodu. To jest bardzo mało. Będziemy mieć teraz giga przewagę. Na samym okrążeniu trzeba wyprzedzić tego Haasa. Ujeny, prawie. Znowu straciłem kontrolę. Dobra. Dobra, czuć już, że te opony się dogrzały. Lecimy po tego Haasa. Jak nie na tej prostej, to na następnej z użyciem systemu DRS powinniśmy go łyknąć. A zbliżamy się w cieniu aerodynamicznym. Dobra, teraz odpalamy RC i DRS. Po zewnętrznej będzie ciężko wyprzedzić. Ale uda się! Super. No i mamy P7. Teraz pytanie, ile tracimy do P6? Także już zaraz pytam się Marka. Ocon. 8 sekund! No to raczej nie da rady.
Więc Ocon jechał spokojny wyścig sobie na P6. Nie dogonimy Ocona. Zostały 3 okrążenia do końca, z tego co wiem. Ale zobaczymy, na ile sekund się zbliżymy. Teraz cisnę, odpalam cały ERS, bo może jeszcze uda się najszybsze okrążenie wyścigu zgarnąć. Jeden i pół sekundy, za mało odrabiamy, żeby tutaj dojechać do Ocona. Jeden dziesiątych na minusie widzę. To będzie 1.19. Najszybsze okrążenie wyścigu 19.600. Oj, za szeroko. Jak tam różnica? No to tak, około 2 sekundy na okrążeniu. Na tym okrążeniu dużo straciłem. No i teraz po prostu pilujemy do końca wyścigu. Cieszymy się z samej jazdy, po prostu nawijarze. Ale trochę błędów na tym okrążeniu. Teraz będziemy rozpoczynać ostatnie okrążenie. Że raczej skończymy na P7. Jeżdżamy na prostą startową. I rozpoczynamy chyba ostatnie okrążenie. Tak jest. Daleko od wierzchołka, żeby przypadkiem tył mi nie uciekł. Udało się bez kary. Myślałem, że dostanę. Jeszcze sobie będę skakał. No, ale już prawie nic nie odrabiam. No i ostatnie zakręty nam zostały w trzecim sektorze. I bardzo przyjemny wyścig. Nawijarze to jest super imersja. Można naprawdę się wczuć. Bierzemy na prostą startową. Będziemy kończyć na P7. Carlos wygrywa. No i dobra. Udało się z ostatniego miejsca. Nawijarze na najtrudniejszym poziomie trudności. Przyzwoity wynik osiągnąć. No i przyjemność z jazdy była super. Przede wszystkim właśnie walka z botami, patrzenie się na lewo i prawo. Bo tak naprawdę no nie wiedziałeś 100% gdzie kto jest. Także no daje to takie poczucie właśnie imersji i większej uwagi na torze. Także jak widzicie P7 z najszybszym okrążeniem wyścigu. 13 sekund tylko za P1, więc hit. No i co widzowie, ja wam powiem tak, miałem jeździć My Team na VR-ce, próbowałem, ale odpuściłem sobie na strumykach i myślę, że jeśli chodzi o content tak stricte na VR-ce, no to może jakaś kariera danym kierowcom czy coś takiego, bo no to akurat jakoś mi się wydaje, że to lepiej by pasowało
i wszyscy byliby zadowoleni, więc na pewno jakiś taki stricte content dla VR-ki, jakąś karierkę danym kierowcom bym sobie tutaj zrobił, bo no to sprawia i tak no niesamowitą przyjemność z jazdy, mimo że troszeczkę tego tempa brakuje właśnie w tych goglach wirtualnych, no bo mniej widzisz. Także widzowie, mam nadzieję, że spodobał wam się ten filmik, że przyjemnie się to przede wszystkim oglądało z tej perspektywy. Także widzowie, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, hej!